kwietniowe nowości na Netflix zaliczone. Ja to jak zwykle mam zaległości, których mimo siedzenia w domu i tak pewnie nigdy nie nadrobię. No i też pewnie dlatego nie nadrobią, bo Netflix właśnie wypuścił oficjalną listę nowych filmów i seriali, które pojawią się w usłudze w maju. Standardowo ja wybrałem najciekawsze moim zdaniem materiały, a po pełną listę odsyłam Was na dół do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie tabelę z kompletną listą nowości, jeśli chodzi o filmy i seriale na Netflixie w maju. Na pierwszy ogień Netflixowy serial Hollywood, który przybliży nam, taką mam nadzieję, tę magiczną krainę amerykańskiego filmu. This town's all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas. What's the password again? USA to kraina sukcesu, ale nie tylko na nim skupi się serial Hollywood, powiem więcej. Praca nad filmem to również wszelkiej maści przeciwności losu i uprzedzenia, z którymi mimo upływu czasu wciąż muszą się mierzyć zarówno twórcy, jak i aktorzy. I want to take the story of Hollywood and give it a rewrite. Premierę Hollywood zaplanowano na 1 maja. Then you call me late at night. You look pretty fantastic tonight. I'll tell you what I'm thinking. First time I've seen my clothes. You always seem to get it right. Na pewno słyszeliście o tym, że nasza rodzima aktorka Joanna Kulik wystąpi w serialu Netflixa. 8 maja do usługi trafi The Eddie. To produkcja twórcy oscarowego hitu La La Land, w którym obok Joanny Kulik wystąpi Andre Holland. Poznamy w nim historię muzyka i menedżera klubu w Paryżu, którego wspólnik wpadł w szemrane towarzystwo. Zwiastun obok trzęsącej się ciągle kamery zapowiada sporo dobrej muzyki. To nie jedyny polski akcent w maju. Na Netflixie pojawi się również Kierunek Noc, serial, którego producentem jest Tomasz Bagiński. Gdy z niewyjaśnionych przyczyn promienie słoneczne zaczynają zabijać wszystko, co pojawi się na ich drodze, pasażerowie i członkowie załogi nocnego lotu z Brukseli obierają kierunek na zachód, aby pozostać w bezpiecznych objęciach nocy. Czytamy w opisie zwiastuna. Brzmi ciekawie. Fani The Office pewnie czekają na siły kosmiczne, w których pojawi się Steve Carell. W maju pojawi się też serial Snowpiercer, w którym poznamy losy osób żyjących, czy raczej starających się przeżyć w pędzącym przez zamarznięte pustkowia pociągu. Ciekawie zapowiada się również komedia Niewłaściwa misji, w której pewien jegomość pomylił dziewczynę, którą zaprosił na romantyczny wyjazd na Hawaje. Nie wiem, jak można popełnić taki błąd, ale liczę, że wyjdzie z tego zabawna produkcja. Premiera 8 maja. Netflix to oczywiście nie tylko filmy i seriale, które sam tworzy, ani też nie tylko filmy i seriale, do których nabył prawa na wyłączność do streamingu, ale również takie zwykłe filmy i seriale na licencji, no i wiele z nich to są też starsze produkcje, które moim zdaniem warto sobie przypomnieć. Będą kultowe dla wielu osób Duna i Forrest Gump. Myślę, że ani jednego, ani drugiego filmu nie trzeba nikomu przedstawiać, a Forresta obejrzycie po raz setny i będzie wciągał tak samo. Będą Blues Brothers, będzie Wodny Świat i Miami Vice. Do tego King Kong, Ted, a ja wreszcie usiądę do serialu Ash kontra Martwe Zło. Pełną listę nowych filmów i seriali, które pojawią się w maju na Netflixie, znajdziecie oczywiście na dole w opisie tego filmu. Zachęcam do przejrzenia, bo trochę tego jest. Ja jestem też bardzo ciekawy, jakie nowości majowe, które pojawią się właśnie w maju na Netflixie, interesują Was najbardziej, które już właśnie teraz dodajecie do swojej listy do obejrzenia. No i jeśli podoba Wam się ten film, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. No i widzimy się przy okazji następnego materiału. Trzymajcie się, cześć!